Dzisiaj pokażę Ci, co możesz zrobić, aby Twój abonament za telefon kosztował Cię tylko 9 zł miesięcznie. Jeśli jesteś tym tematem zainteresowany, to koniecznie musisz zobaczyć to wideo do samego końca. Za chwileczkę przejdę na ekran swojego laptopa i będę omawiał i pokazywał wszystko to, co robię, bo ja przenoszę już swój trzeci, a nawet już przeniosłem właśnie przed chwileczką swój trzeci numer do pewnego operatora, który daje mi takie możliwości. Dodatkowo oprócz tego, że tak tanio mogę mieć tam swój numer telefonu, to jeszcze dostaję mega cashbacki, które po prostu powodują, że jeszcze bardziej opłaca mi się to, żeby przenieść swój numer tam właśnie, gdzie za chwilę pokażę Ci na filmie. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, o której chcę powiedzieć tutaj na początku tego wideo. Jeśli Ty również chciałbyś skorzystać z tych wszystkich promocji i przenieść swój numer do operatora, o którym mówię we filmie w dalszej części, ale troszeczkę się stresujesz, nie chcesz sam wypełniać tego formularza online, a chciałbyś taką pomoc ode mnie uzyskać, abym pomógł Ci to zrobić, to możesz bezpośrednio skontaktować się ze mną, umówić się na takie online spotkanie i ja chętnie za darmo pokażę Ci, jak to zrobić, pomogę Ci w tym. Bezpośredni kontakt do mnie znajdziesz w opisie tego filmu, także zajrzyj do opisu i zaczynamy z wideo. Zapraszam. Siema, siema, pokażę Wam dzisiaj od samego początku, jak w bardzo prosty sposób możecie przenieść swój numer do FM Mobile. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, aby przenieść swój numer do FM Mobile, to najpierw trzeba mieć założone konto w sklepie FM World. Aby to zrobić, trzeba przejść na stronę simfm.pl, zejść tutaj troszeczkę niżej, jeszcze i kliknąć przycisk rejestracja. I jest to wypełnienie bardzo prostego i krótkiego formularza i mamy konto utworzone w sklepie internetowym FM World, które jest niezbędne do tego, aby móc przenieść numer do FM Mobile. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania czy wątpliwości, jak to zrobić, to tutaj macie filmik, który nagrałem, przygotowałem krótką, profesjonalną instrukcję, poradnik, jak to konto w FM Mobile założyć. Następnie drugi krok, który trzeba zrobić, to już wypełnić króciutki formularz o przeniesienie numeru do FM Mobile. Jak to zrobić? Wystarczy zejść jeszcze niżej na stronie simfm.pl i tutaj macie dwa przyciski, jeśli chcecie ofertę bez telefonu. Jeśli chcecie ofertę z telefonem, to macie tutaj dwa kolejne przyciski, czyli przenoszę numer lub biorę nowy numer, w zależności od tego, co chcecie zrobić. Jeszcze raz, oferta z telefonem, nowy numer, przenoszę numer. Oferta bez telefonu, nowy numer, przenoszę numer. Czyli w zależności od tego, co chcecie, to wybieracie, a poniżej znajduje się jeszcze internet, który też będę za niedługo brał tutaj w FM Mobile. Ok, ale z racji, że dzisiaj skupiamy się na przeniesieniu numeru do FM Mobile, ja przenoszę już trzeci numer do FM Mobile, ostatni jakby tutaj w swojej bliskiej rodzinie i bardzo się z tego powodu cieszę, bo będę korzystał z mega cashbacków i rabatów na produkty w sklepie FM World. A więc tak, ja pierwszy krok już zrobiłem, czyli zarejestrowałem swoje konto. Teraz przenoszę swój prywatny trzeci numer do FM Mobile. Wybieram akurat tutaj ofertę abonament bez telefonu, bo telefon mam, nie potrzebuję telefonu. Nie biorę nowego numeru, tylko przenoszę numer. A więc klikam sobie ten przycisk, zostaje przeniesiony na stronę FM Mobile. Tutaj jest taka informacja o newsletterze, ona akurat mnie nie interesuje, więc ją zamykam. Ale jeśli Wy chcecie otrzymywać jakieś tam powiadomienia na maila, to możecie sobie to wypełnić, co przed chwileczką zamknąłem. I teraz tak, teraz schodzę sobie niżej i mam jeszcze opcję wyboru tego, czy ta oferta ma być na rok, czy na 2 lata, czy to ma być FM Cashback, czy Mega Points. Tutaj jakby nie skupiałbym się za bardzo na tym i zawsze wybierał FM Cashback, żeby otrzymywać cashback do sklepu FM World i móc sobie za to kupować produkty i umowa na 2 lata po to, aby ten cashback był w odpowiedniej ilości i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ważne, zostawiamy tutaj, nic nie zmieniamy. Zostawiamy FM cashback, zostawiamy 24 miesiące i korzystamy teraz z promocji, która jest do końca września, gdzie FM Mobile 5G, sieć 5G mamy już w cenie abonamentu. Abonament najniższy to 49,90 groszy i tutaj otrzymujemy cashback 40 zł i 57 groszy każdego miesiąca po opłaceniu faktury i oczywiście przez cały okres trwania umowy, a dodatkowo otrzymujemy jeszcze 100 zł przy tym abonamencie przez 3 miesiące dodatkowego cashbacku, czyli otrzymujemy miesięcznie to plus to, czyli 140 zł i 57 groszy przez pierwsze 3 miesiące, a później przez kolejne miesiące po 40
i 57 groszy. Ja tutaj właśnie kuszę się na tą ofertę, wybieram dokładnie to. Mogę oczywiście wybrać sobie jeszcze większą ofertę, gdzie abonament to 69,90. Tutaj otrzymujemy miesięczny cashback 56,83 i 3 miesiące jednorazowego cashbacku przez 3 miesiące po 150 zł. Możemy wybrać sobie jeszcze największy abonament, gdzie mamy 50 GB internetu, oczywiście też wszystko bez limitu, ale otrzymujemy jednorazowy cashback 200 zł przez 3 miesiące i każdego miesiąca dodatkowo jeszcze przez cały okres trwania umowy po 81 zł i 22 grosze cashbacku na nasze konto. Co miesiąc 24 razy 81. Sprawdźcie sobie, ile to jest pieniędzy zaoszczędzone z FM Mobile. Z racji, że mi internetu wystarcza w miesiącu 20 GB, mam już inne jakieś dwa numery przeniesione, więc tego cashbacku i tak otrzymuję bardzo dużo, a wezmę jeszcze internet, więc po prostu wystarczy mi ten najniższy abonament 49,90 i 20 GB internetu i bez limitu wszystkie połączenia do wszystkich sieci krajowych, komórkowych, stacjonarnych, wszystkie SMS-y, MMS-y, połączenia wideo, wszystko jest bez limitu w cenie tego abonamentu 49,90. I ja sobie tutaj teraz klikam wybieram i tutaj muszę podać swój numer dystrybutora. Aby właśnie mieć ten numer dystrybutora, to trzeba najpierw właśnie dlatego zrobić krok pierwszy, założyć konto w sklepie FM World. Bo jak założycie konto w sklepie FM World, to otrzymacie taki swój właśnie numer dystrybutora. I ja go tutaj właśnie teraz podaję. O, już podałem, ok. Teraz muszę tylko tu jeszcze wpisać hasło, bo to jest niepoprawne. I kliknąć tutaj potwierdzam. A więc ja już sobie tutaj zmieniam hasło na poprawne, które teraz mam i klikam potwierdzam. Ok, moje hasło zostało już tutaj wpisane poprawnie. Ja sobie zrobię update tego hasła do przeglądarki, żeby już ona zapamiętała to hasło. I jestem teraz na stronie, gdzie trzeba wypełnić formularz, króciutki formularz rejestracyjny. Mamy tutaj podsumowanie, co chcę zrobić, a więc chcę przenieść swój numer telefonu do FM Mobile po to, aby korzystać z mega rabatów i cashbacku. Dodatkowo jest to oferta bez urządzenia, 49,90 zł miesięcznie jest to opłata brutto za fakturę, czas trwania umowy 24 miesiące i w ofercie z FM Cashback. Tak jest, to mi się podoba, wszystko się tutaj zgadza. Tutaj mamy jeszcze właśnie kolejne, że jest to taryfa start 24 miesiące, 49-40 zł cashbacku. Dodatkowo każdego miesiąca, tutaj to ten cashback otrzymujemy każdego miesiąca 40 zł, o ile oczywiście będziemy płacić fakturki w terminie, a mamy na to aż 15 dni, w sumie na 2 tygodnie na opłacenie tej faktury i wtedy otrzymujemy na następny dzień po opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty otrzymujemy na nasze konto 40 zł. Dodatkowo będę jeszcze teraz przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy otrzymywał dodatkowego cashbacku 100 zł i tutaj mamy 20 GB, 0 zł w obecnej ofercie za to, że będę miał sieć 5G dostępną i tutaj bez limitu, bez limitu, bez limitu, czas trwania 24 i klikam sobie dalej, czyli nic tutaj nie musiałem robić, to było tylko podsumowanie, kliknąłem dalej i mam tutaj kolejne pole, które trzeba tutaj zobaczyć, co trzeba zrobić. Mamy znowu tak, oferta dla partnerów biznesowych, no dokładnie tak, bo właśnie przed chwileczką podawałem ten numer i hasło. Widzimy, że jest to opłata miesięczna 49 zł za ten właśnie numer telefonu i 90 groszy, dokładnie, żeby być tak już całkowicie dokładnie. I mamy tutaj cashback, który otrzymam 40 zł 57 groszy, urządzenie brak, karta uniwersalna, SIM. Tak jest, wszystko się zgadza. Tutaj znowu wszystkie całe podsumowanie, że nic nie dopłacam za 5G, mam 20 GB internetu, wszystko bez limitu. Dodatkowo ważne, aby nie mieć więcej niż te 49,90 miesięcznie, to wybieramy fakturę, e-fakturę dokładnie, która będzie nam przychodzić na maila. Nie bierzemy papierowej wersji, gdzie podniesie to nasz abonament o 10 zł miesięcznie, bez sensu. Bierzemy na maila fakturkę za 0 zł i zostajemy przy kwocie 49,90. Tutaj następnie dostawa, wysyłka kurierem 0 zł, czyli nic nas to nie kosztuje, a mówimy tutaj o dokumentach, które trzeba podpisać, o umowie z FM Mobile, gdzie kurier musi nam ją przywieźć, my musimy ją podpisać i kurier z powrotem ją zabiera i odsyła do FM Mobile i dodatkowo w tej przesyłce przyjdzie jeszcze karta SIM, która będzie
od FM Mobile, którą sobie przełożymy do naszego telefonu zamiast tej, której obecnie korzystamy. Ok, czyli wszystko mi się tutaj zgadza. Jeszcze sobie tylko tak zobaczę, żebym coś tu nie popełnił jakiejś gafy. Tutaj mamy to wszystko, tak, tak, tak. Karta uniwersalna, e-faktura 0 zł, wysyłka kurierem. Czyli znowu nic tutaj nie zmieniałem, nic nie klikałem, nic nie robiłem. Tylko zostawiam wszystko tak, jak było. I teraz muszę podać tutaj swój numer, który chcę przenieść do operatora FM Mobile, z którego teraz obecnie korzystam. A więc ja tutaj za sekundkę wpiszę sobie swój numer telefonu, który chcę przenieść. Tutaj powtórzę ten numer telefonu, albo dobra, już zrobię to od razu. Klikam sobie tutaj, wpisuję mój numer, jest tutaj. Powtarzam ten swój numer telefonu, czyli znowu go podaję. To jest mój numer obecny, który korzystam. I to jest mój prywatny numer. Tak, 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 tak. Nie popełniłem żadnego błędu. Wszystko się zgadza. Wybieram teraz operatora, w którym obecnie mam ten numer, czyli wybieram sobie Play P4. O, jak macie w Orange, wybieracie Orange. Jak macie gdzieś tam w Neti, czy nie wiem gdzie, Plus, to wybieracie Plus. Jak macie gdzieś jeszcze indziej, to co tutaj UPC jakieś i te wszystkie inne sieci, które tutaj są podane, to sobie tą odpowiednią zaznaczacie. Ja akurat miałem w Playu, więc zaznaczam sobie Play. Tutaj jeszcze wybieracie, z jakiej oferty obecnie korzystacie. Czy jest to, tak jak ja tutaj mam Play, czy jest to Mix, czy jest to abonament, czy jest to na kartę. Ja akurat mam abonament, więc zaznaczam sobie abonament. Jeśli wy macie ofertę swoją obecną, gdzie ten numer teraz swój posiadacie, jakaś to jest inna, czyli na przykład na kartę, na Mix, to sobie odpowiednie tutaj kółko zaznaczacie. I tutaj jeszcze co trzeba zrobić? Tryb przeniesienia numeru. I ja sobie tutaj wybieram na koniec trwania umowy, czyli nie na koniec okresu rozliczeniowego, bo wtedy dostanę szybciej, co prawda ten numer już zostanie mój przeniesiony, ale będzie to jeszcze trwało, kiedy moja umowa będzie trwała, więc jakby nie chcę płacić dwóch abonamentów w ostatnim miesiącu i tutaj w FM Mobile i jeszcze w Play, więc nie chcę na okres rozliczeniowy, tylko wybieram sobie na koniec trwania umowy, czyli wykorzystuję w 100% swoją umowę w Playu i jak już ta moja całkiem umowa w Playu się skończy, to dopiero wtedy ma się przenieść mój numer do FM Mobile i będzie to w ten sam dzień, także to wszystko już odbędzie się automatycznie, to już wszystko sobie załatwi FM Mobile z Playem, więc to wszystko, my tutaj już nic więcej nie musimy kombinować, my tylko musimy wybrać po prostu ten tryb rozliczenia tego, więc ja wybieram na koniec trwania umowy, czyli wam też to jakby polecam, żeby nie było czegoś takiego, że macie jeszcze w Play i już macie, otrzymacie zaraz fakturę z FM Mobile, no to ja tak nie chcę, chcę, jeszcze raz powiem, na sam koniec trwania umowy. Chcę wykorzystać w 100% całą umowę, którą mam, dlatego to zaznaczam na koniec trwania umowy. I tutaj co jest jeszcze bardzo ważne, to to, że przenieś swój numer do FM Mobile, a bardziej chodzi mi o to, że właśnie wypełnienie tego formularza, który ja teraz wypełniam, możemy maksymalnie na 4 miesiące przed zakończeniem się naszej obecnej umowy. Czyli tak jak mój numer kończy się we wrześniu, a mamy dzisiaj 29 lipiec, to u mnie jest dużo mniej niż 120 dni, mniej niż 4 miesiące do zakończenia umowy w Play, więc spokojnie mogę to zrobić. Ale mogę już to zrobić właśnie 2 miesiące szybciej, 3 miesiące szybciej, nawet praktycznie 4 miesiące szybciej, bo do 120 dni mogę zrobić to. Rozumiecie? Na pewno. Czyli jak zostaje wam jeszcze ostatnie 119 dni do końca umowy, już możecie korzystać tutaj z rabatów, które możecie otrzymać, bo kiedy weźmiecie numer do końca września, to właśnie otrzymujecie ten dodatkowy cashback po minimum 100 zł miesięcznie. Dodatkowo ode mnie tutaj, z tej promocji Bieg po Sukces, otrzymacie dodatkowe 100 zł, czyli otrzymacie 100 zł jednorazowego cashbacku ode mnie, 100 zł przez 3 miesiące od firmy i dodatkowo minimum też te 40 zł cashbacku przez cały trwania okres umowy. Więc w pierwszym miesiącu otrzymacie 100 ode mnie, 100 od firmy, to macie już 200 i 40 za opłaconą fakturę, to macie 240 zł cashbacku. W następnym miesiącu 140, w trzecim miesiącu 140, a przez ostatnie wszystkie kolejne miesiące po 40 zł w tym najniższym abonamencie. Ok, teraz przyszedł czas na skorzystanie właśnie z tych promocji, o których teraz wspomniałem. Mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich, Bieg po Sukces. Klikacie sobie tutaj w Bieg po Sukces i poniżej pojawiło wam się pole, gdzie możecie wpisać mój voucher, który upoważni was do tego, że otrzymacie te 100 zł jednorazowego cashbacku ode mnie, dzięki temu, że rejestrujecie się
z simfm.pl, że korzystacie tutaj z moich instrukcji, macie jeszcze dodatkowo prawo do tego, żeby skorzystać z tego, że otrzymacie na swoje konto w sklepie internetowym FM World cashback o wartości 100 zł. Jednorazowy cashback taki ode mnie. Jaki ten kod trzeba tutaj podać, aby to otrzymać? To trzeba właśnie wrócić na stronę simfm.pl, zejść na sam dół i tutaj macie obecne promocje, które, z których można skorzystać. I bieg po sukces to jest ten numer. I jego trzeba sobie skopiować. Podczas składania zamówienia użyj kodu właśnie tego, aby otrzymać jednorazowy dodatkowy cashback w wysokości 100 zł do wykorzystania w sklepie FM World. I ja to sobie właśnie kopiuję i sobie tutaj wklejam. I teraz tak, ten cashback, który otrzymacie 100 zł w pierwszym miesiącu od firmy, w drugim miesiącu 100 zł i w trzecim miesiącu 100 zł, on jest przyznawany do 30 września automatycznie. Tutaj już nic więcej nie musicie podawać, nie musicie nic więcej wpisywać, on i tak Wam zostanie naliczony. Ten numer macie wpisać i kliknąć sobie tutaj aktywuj. Kiedy sobie klikniecie aktywuj, to macie tutaj, zobaczcie, podsumowanie, że przysługuje Wam dzięki temu 100 zł FM cashback na Wasze konto, czyli akceptujecie regulamin i klikacie aktywuj. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo jeszcze możecie te 100 zł cashbacku zamienić na coś, co można tutaj otworzyć, takie okienko, i wybrać sobie dany produkt, który chcecie, za złotówkę. Czyli na przykład nie otrzymujecie FM cashback 100 zł do wykorzystania w sklepie, tylko na przykład zaznaczacie sobie, że chcecie perfumę Utik Royal 100 ml za złotówkę. Ona jest warta więcej niż 100 zł i możecie ją również otrzymać w prezencie ode mnie zamiast tego cashbacku, który proponuję Wam w sklepie FM World. Czyli to już od Was zależy, z czego chcecie skorzystać. Czy z tego FM cashback, czy wybrać sobie jakiś tutaj produkt, który jest dostępny. I macie tutaj napisane, że dany produkt kosztuje Was tylko złotówkę, a jego wartość jest naprawdę dużo, dużo większa niż nawet 100 zł. No i teraz, kiedy mam wybrane, aktywuję i potwierdzam ten kod bieg po sukces, że chcę cashback 100 zł. Aktywuj, potwierdź. Kliknięte i mamy tutaj aktywacja. Została tutaj pomyślnie przeprowadzona i możemy kliknąć przycisk dalej, bo wszystko, co było powyżej, jest już wprowadzone, podane. I klikamy przycisk dalej. Ja już kliknąłem, teraz przenosi mnie do następnego kroku, a w następnym kroku otworzył nam się koszyk. I tutaj teraz mamy informację, że musimy potwierdzić zgodność danych, które podaliśmy przed chwileczką, a możemy je potwierdzić w ten sposób, że na nasz numer telefonu, z którego obecnie korzystamy i który podaliśmy, że chcemy przenieść, otrzymaliśmy na ten numer SMS-a z jednorazowym kodem, który trzeba tutaj podać w tej rameczce. A więc sprawdzamy, odbieramy SMS-a, który już do nas przyszedł, raczej do mnie w tym momencie. Tak jest, mam już tutaj SMS-a, wpisuję kod, jest to 887084 i muszę to zatwierdzić. Także to jest ważna sprawa. Dostaliśmy SMS-a na nasz numer telefonu z kodem jednorazowym, którego podaliśmy i kliknęliśmy przycisk dalej. Teraz poniżej musimy sprawdzić nasze dane osobowe. Ja już tutaj zejdę niżej. Na początku strony widzimy, że mamy aktywną promocję, z której korzystamy i jest to bieg po sukces. Użyłem tego kodu. Wam też polecam, żebyście ten kod używali. Poniżej mamy informację, że jestem partnerem biznesowym, no tak, no bo założyłem sobie konto, a z racji, że założyłem sobie konto, to już tutaj mam taki status partnera biznesowego i tutaj jest ten mój numer, który podałem na początku, kiedy wybierałem ofertę. Poniżej mamy informację, że jestem osobą indywidualną, a nie firmą lub osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Jeśli Wy prowadzicie działalność gospodarczą, to w tym momencie macie tutaj czas na to, aby zaznaczyć tę opcję, bo tak samo jak osoby indywidualne, tak samo firmy również mogą skorzystać z tej oferty i również przysługują takie same bonusy dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, tylko wtedy muszą zamiast imienia i nazwiska podać poniżej tutaj nazwę firmy i wszystkie dane odnośnie firmy. Z racji, że ja jestem osobą indywidualną, to klikam sobie tutaj jako osoba indywidualna i wtedy nie podaję
nazwy firmy, tylko imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, e-mail, na który będziemy otrzymywać te e-faktury, które zaznaczyliśmy wcześniej i numer nasz teraz obecny telefonu podajemy. Poniżej nasz adres zamieszkania, czyli podajemy tutaj miejscowość, w zależności gdzie mieszkacie, wybieramy województwo, podajemy ulicę, jeśli jest to miasto, kod pocztowy, numer domu lub jeszcze mieszkania, jeśli taki jest. To jest zwykły, normalny formularz, który już setki razy wypełnialiście podczas robienia jakichś zakupów w sklepach internetowych. Tutaj poniżej jeszcze są tylko dwa kwadraciki ewentualnie do zaznaczenia. Jeśli chcielibyśmy otrzymać nasze dokumenty od kuriera na adres inny niż ten, który tutaj podamy, to musimy sobie zaznaczyć ten kwadracik i wtedy podać tutaj jeszcze drugie dane. Ale jeśli na te dane waszego miejsca zamieszkania ma wszystko przyjść, kurier ma przywieźć umowę, kartę SIM, to nic tutaj już nie zaznaczamy. I tak samo właśnie tutaj też nic, bo tutaj jest adres do korespondencji, a tutaj adres dostawy. U mnie adresy się nie zmieniają, jest tutaj tylko jeden adres, to podaję i nic tutaj nie zaznaczam. Tutaj poniżej też nic nie zaznaczam, wszystko zostawiam puste. W notatkach również nic nie wpisuję, nic tutaj nie kombinuję. I tutaj zostało nam jeszcze ostatnie pole, które musimy wypełnić, to musimy podać albo swój e-mail w tej ramce i w tej, albo jeśli zaznaczymy tutaj pole, to musimy tutaj podać numer telefonu i tutaj potwierdzić ten nasz numer telefonu, na który ma przyjść ponownie ten kod jednorazowy do potwierdzenia tych danych, które podaliśmy tutaj wcześniej. Czyli będziemy musieli tym kodem jakby zatwierdzić, że te dane, które tam podaliśmy, są zgodne i właśnie po to przyjdzie ten kolejny SMS z kodem jednorazowym, który będziemy w następnym kroku musieli wpisać. I ja ponownie chcę, aby mój kod przyszedł w postaci SMS-a na mój numer telefonu, więc zaznaczam sobie tutaj tą rubryczkę i podaję tutaj swój numer telefonu i później tutaj go powtarzam jeszcze raz. I tutaj tą sprawę mamy załatwioną i poniżej trzeba jeszcze kliknąć zaznaczam wszystkie tutaj zgody, akceptuję wszystkie regulaminy, więc akceptujemy tutaj wszystko tak. W prosty sposób możemy to zrobić tym przyciskiem i to polecam. Ja tak sobie tutaj zostawiam, zaznaczam tym przyciskiem, wszystko się tutaj godzę i klikam przycisk dalej. Ale żeby to zrobić, to oczywiście muszę jeszcze najpierw wypełnić tutaj te dane. A więc ja szybciutko teraz wypełniam sobie tutaj te wszystkie dane, które omówiłem, podaję numer telefonu, tutaj zgody mam zaznaczone i klikam przycisk dalej. I jak to zrobię? Wracam do Was za sekundkę. Kiedy będziecie wypełniać swoje dane, przyjdzie miejsce na wpisanie serii i numer dowodu osobistego. I kiedy zaczniecie to wpisywać, otworzy Wam się taka ramka, której przed chwileczką nie było. Ale jak klikniecie tutaj, że chcecie podać ten numer i serię swojego dowodu, to automatycznie po kliknięciu tutaj w to miejsce otworzy Wam się takie coś. I tutaj jest informacja, że trzeba zrobić aparatem swojego telefonu, najprościej zdjęcie swojego dowodu i te zdjęcia tutaj załączyć. Ale co ważniejsze, jest to tylko opcja dobrowolna i wcale tego robić nie musicie. Więc jeśli nie chcecie przesyłać tutaj swojego dowodu osobistego, to wcale nie musicie tego robić. Jest to tylko wymagane w celu szybszej weryfikacji i przetworzenia tego procesu, po prostu przeniesienia numeru z waszego obecnego operatora do FM Mobile. Jeśli nie chcecie tego robić, jeszcze raz powtarzam, jeśli nie chcecie tutaj wysyłać swoich zdjęć do FM Mobile ze swoim dowodem, który może być nawet taki przekreślony i napisany, że jest to wyłącznie do użytku FM Mobile, to nie musicie tego robić. Czyli jak dojdziecie do kroku seria i numer dowodu osobistego i wyskoczy Wam to okienko, to możecie to zrobić, ale jeśli nie chcecie, to tylko wpisujecie tutaj serię i numer dowodu osobistego, nie załączacie żadnych plików i przechodzicie dalej do wypełnienia formularza i na samym końcu, tak jak mówiłem, klikacie przycisk dalej bez załączonych zdjęć swojego dowodu. Ale serię i numer trzeba podać. To jest ważne, że tutaj podać to trzeba, tylko nie trzeba załączać plików. Niektórym osobom zależy na czasie, chcą już szybciutko, żeby mieć to konto zweryfikowane i żeby już szybciutko przyszła im karta SIM, bo już skończyła im się umowa lub już chcą wziąć nowy numer, to wtedy mogą sobie takie osoby załączyć tutaj to zdjęcie dowodu osobistego, a niektórym nie zależy na czasie, więc nie muszą tego robić. Teraz przechodzimy do następnego kroku. Teraz otrzymamy SMS-a z kodem na nasz telefon. Będziemy musieli go wpisać. To potwierdzi te nasze dane, które właśnie w tym momencie wypełniliśmy i wtedy przejdziemy do podsumowania. Ale to za sekundkę, strona już się ładuje. Ok, strona się załadowała.
I tak jak wspominałem, teraz właśnie przyszedł SMS kolejny z kodem, który musimy ponownie tutaj wpisać. Czyli ja sobie tutaj klikam. Ja akurat mam tutaj taką podpowiedź, mój komputer mi tutaj daje, że właśnie otrzymałem taki, o już nawet sam za mnie kliknął przycisk dalej, ale gdybyście wpisali ręcznie ten kod, to trzeba by było kliknąć przycisk dalej. Ja sobie nacisnąłem tutaj na tą chmurkę, to mi już samo wpisało ten kod i jakby potwierdziło, że jest to zgodny kod. I tutaj mamy teraz stronę podsumowania, ale zanim do tego podsumowania przejdę, dam tylko znać, że właśnie na moją skrzynkę pocztową otrzymałem maile z potwierdzeniem złożenia zamówienia o przeniesienie mojego numeru do FM Mobile. Zajrzę sobie teraz na tą skrzynkę i za sekundkę wrócę tutaj na stronę. Pierwszy mail, który mi przyszedł, jest z informacją, że moje zgłoszenie do promocji Bieg po Sukces zostało potwierdzone i że cashback, jednorazowy cashback 100 zł został mi przyznany. Teraz otworzę sobie drugiego maila i jest to mail z naszymi danymi i wszystkimi informacjami, które przed chwileczką wypełniliśmy w formularzu. Ok, mogę wrócić na stronę. Jestem już na stronie, zejdę sobie niżej, a niżej na stronie możemy zauważyć, że nasze zamówienie o takim numerze zostało zarejestrowane i oczekuje na weryfikację. Poinformujemy Cię o dalszym procesowaniu tego zamówienia. Tutaj poniżej widzę swoje dane, swoje imię, nazwisko, adres, który podałem, województwo, wszystko się tutaj zgadza, numer telefonu, mail, następnie adres do doręczenia przesyłki, jest ten sam, co tutaj, wszystko tutaj również mi się zgadza. Poniżej widzę tutaj formę mojego zamówienia, czyli że przenoszę numer. Tutaj jest podany mój numer, który właśnie przenoszę, że jest to od operatora Play, miałem abonament i numer telefonu chcę przenieść na koniec trwania umowy. Poniżej jeszcze informacja, że wykorzystałem promocję Bieg po Sukces, użyłem tego kodu, którego Wy też użyjcie i dzięki temu otrzymacie albo 100 zł w formie cashbacku lub jakiś wybrany przez Was produkt za złotówkę. Poniżej tej strony możemy jeszcze zobaczyć listę zamówionych produktów. Mamy tutaj takie podsumowanie, że jest to abonament z opłatą miesięczną 49,90, że jest to oferta dla partnerów biznesowych, start 24 na 24 miesiące. Teraz każdego miesiąca przez cały okres trwania tej umowy będę otrzymywał cashback na swoje konto w sklepie FM World 40 zł i 57 groszy. Nie wybrałem żadnego urządzenia. Otrzymam uniwersalną kartę SIM. Dodatkowo widzimy, że wybraliśmy ofertę promocyjny FM Cashback w ramach promocji Wakacje z FM Mobile, gdzie otrzymam 3 razy po 100 zł. W pierwszym miesiącu 100 zł, w drugim miesiącu i w trzecim miesiącu trwania umowy otrzymam cashback w wartości 100 zł. Dodatkowo jest to internet w abonamencie 20 GB, FM Mobile 5G za 0 zł miesięcznie, połączenia do krajowych sieci komórkowych bez limitu, stacjonarne bez limitu, SMS-y, MMS-y bez limitu i jakieś tam wideo rozmowy i tak dalej bez limitu. Forma fakturowania to wybrałem, że ma faktura przychodzić mi na adres e-mail. 0 zł mnie to kosztuje. Dostawa od kuriera, która do mnie przyjdzie, podpisana umowa wraz z kartą SIM, kosztuje mnie 0 zł. Kwota miesięcznego zobowiązania to 49,90 plus jednorazowa opłata aktywacyjna złotówka. Poniżej mamy jeszcze informację, że pamiętaj, przesyłkę może odebrać tylko osoba, na którą jest wystawiona umowa. Czyli tak jak ja tutaj sobie to robiłem na swoje dane, to tylko ja od kuriera mogę odebrać tą przesyłkę. Jest tutaj jeszcze informacja, że przy odbiorze tej przesyłki należy okazać kurierowi oryginalny dowód osobisty. No wiecie, zweryfikować swoje dane jakoś trzeba, żeby kurier wiedział, kim jesteśmy, to warto taki dowód osobisty swój przy sobie mieć. Tu jest jeszcze napisane, że trzeba mieć jego kserokopię dodatkowo, ale tej kserokopii ode mnie kurier nie wymagał. Brałem już 2 razy, raz nowy numer, raz przenosiłem numer i tej kserokopii nie potrzebował, chciał tylko po prostu, żebym się zweryfikował swoje dane, żeby wiedział, że ja to ja, to musiałem tylko mu pokazać swój dowód osobisty, ale tej kopii ode mnie nie chciał. Mam nadzieję, że od Was też nie będzie chciał i wcale tej kopii nie musicie tutaj sobie robić. Następnie teraz moje zamówienie całe zostanie zweryfikowane, przetworzone, następnie dokumenty zostaną przygotowane, wysłane przez kuriera do nas, kiedy je otrzymamy, podpiszemy, zostawimy od razu to kurierowi, kurier to z powrotem zabierze, odwiezie z powrotem do FM Mobile i już FM Mobile zajmie się sam automatycznie całym procesem przeniesienia naszego numeru z obecnego operatora do FM Mobile. Także tak wyglądał cały proces
przeniesienia numeru do FM Mobile. Ja właśnie przeniosłem trzeci numer. W tym momencie to już wszystko, nic tutaj więcej robić nie muszę. Mogę albo wrócić tam sobie do strony głównej, lub mogę wydrukować sobie tutaj to całe zamówienie. Możecie sobie wydrukować i mieć takie potwierdzenie, że taki wniosek o przeniesienie numeru wypełniliście. Ja też za sekundkę kliknę sobie, żeby mi się to wydrukowało, ale w tym filmie to już wszystko. Pamiętajcie, że jeśli potrzebujecie pomocy przy wypełnieniu tego formularza, że jeśli chcecie wziąć nowy numer lub przenieść numer, lub chcecie wziąć umowę o internet, to pamiętajcie, że możecie zwrócić się bezpośrednio do mnie i ja mogę Wam w tym wszystkim pomóc. Jako ambasador FM Mobile i FM World mogę Wam pomóc cały ten proces przejść. Taką pomoc ode mnie otrzymacie oczywiście za darmo, ale jest tego jeden warunek. Musicie najpierw mieć założone konto w sklepie FM World ze strony simfm.pl. Jeśli już będziecie mieć założone to konto, wtedy możecie wejść w opis tego filmu. Tam jest bezpośredni link do wiadomości prywatnej, którą możecie do mnie napisać, czy to przez Telegram, czy przez Messenger, i zwrócić się o pomoc w przeniesieniu tego numeru, to Wam chętnie pomogę. A więc tak wyglądał cały proces przeniesienia numeru do FM Mobile. W tym wideo już to wszystko. Dziękuję bardzo. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.